Przegrywamy Krystian z Wiktor Ulen 2-0, no i to jest znowu porażka, ale czy możemy się martwić takim rezultatem? Ja wiem, nie, chyba nie, bo jednak to jest początek przygotowań, to dopiero był drugi sparring. Piłkarze wrócili tak naprawdę dopiero po przerwie i myślę, że się jeszcze tak nie do końca są w rytmie meczowym, taki krótki okres przygotowawczy, to jeszcze nie ma co oceniać i myślę, że jeszcze trzeba im dać czas po prostu, żeby się rozkręcili i wtedy będzie można coś podsumować, chociażby po tych kolejnych dwóch, trzech sparingach, to wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Ten mecz, ten sparing, można powiedzieć, znów trzeba podzielić na takie dwie połowy, bo znów dwie różne jedenastki. W pierwszej, kiedy teoretycznie występuje pierwszy garnitur i w drugiej, kiedy trener Kawarski, choć tutaj niektórzy może mieli te zastrzeżenia, ale trener Kawarski postawił na wychowanków. No tak, ale tak mówi się, że trener Kawarski nie stawia na wychowanków, a dzisiaj jakby na przekór trochę temu postawił na całą masę wychowanków i zaprezentowali się, może nie zagrali jakiegoś, żebyśmy mieli tego futbolu, no nie ma czasu, nie ma czegoś takiego aż, nie można czegoś takiego aż wymagać, ale nie zaprezentowali się też tragicznie, no tam może przy tym drugim golu zawinił jeden z Bytowiaków. Krzysiu Kropidłowski. Właśnie, także no to może takie sito zostało założone przez jednego tam z graczy Wiktor Ulu, także to taka dosyć na minus, można powiedzieć, taka akcja z jego strony. Ale Krystian, czy to nie zaskakuje to, że i tę połowę, i drugą przegrywamy po 1-0? Ja wiem, że Wiktor Ul po prostu też zrobił zmiany, tak, w drugiej połowie, ale jednak czy było widać dużą różnicę między tym teoretycznie pierwszym garniturem, który grał w pierwszej połowie, a w drugiej, kiedy grali wychowankowie? Bo według mnie to trochę tak, bo ten pierwszy garnitur to zaprezentował się nawet nieco podobnie do tego drugiego. Właśnie, ja się z domu tutaj zgodzę, bo jakoś nie było widać tej takiej różnicy pomiędzy tymi zawodnikami. Może to właśnie jest to, że nie ma tego pierwszego, znaczy to jest dopiero początek przygotowań, także może to jak wpływa na to, że zawodnicy jednak się nie prezentują, bo to jest podobny mecz do tego z Partizanem, myślę też tam zawodnicy. No byli, był ten pierwszy teoretycznie, skład gra też w pierwszej połowie. Drugiej to trochę zostało zmienione, ale też jakiejś wielkiej różnicy też tam nie było widać. Co prawda nawet ten z Partizanem zagrał ten drugi skład troszeczkę lepiej. A też wtedy była inna pogoda, dzisiaj to jest to słońce, dzisiaj była dobra pogoda do gry, także myślę, że no jednak trzeba poczekać, bo po prostu jest na razie zbyt prędko, żeby oceniać. Trenerem Wiktor Ul jest słynna, no, legenda rumuńskiej piłki George Hadzi. No i widać było, że tak trochę tak żyje na tej władzy. W przeciwieństwie do Tomasza Kawarskiego, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale Tomasz Kawarski tak raczej na spokojnie. Te takie uwagi to jednak były dawane no, rzadko, a tak muszę być bardziej w wyciszeniu tej czerwonej. Można powiedzieć, że trudno porównać te dwie osoby. No nie tylko ze względu na sukcesy, tak, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale przede wszystkim też o sposób bycia na ławce trenerskiej. Tak, to taki bardziej temperament ostrzejszy, można powiedzieć, trenera Hadziego. No też to jest wielki zawodnik swego czasu, były piłkarz Realu Madryt w FC Barcelony. No to było widać, że on żyje, że jakiś ma, że chce prowadzić ten zespół, a czy trener Kafarski, no taki po prostu ma sposób, no to był tylko sparing, także myślę, że no, tutaj nie ma do czego się jakoś przyczepiać, że trener Kafarski mniej żył niż trener Hadzi, tutaj to nie ma wielkiego znaczenia. No tak, ale chyba, Krystian, też jakoś się śmieliśmy z tego pomeczu, ale widać jaką wielką osobowością jest George Hadzi, bo jednak widzieliśmy, jak nawet sędziowie po meczu robili sobie zdjęcia z rumuńską legendą. No nie tylko sędziowie sobie robili z nim zdjęcia, także no tak, ale no tak, no, to miła pamiątka, taka ciekawa pamiątka. Tylko mieć z takim wielkim byłym zawodnikiem zdjęcie, także no myślę, że to warto korzystać, kiedy jest z tego możliwość. No Krystian, jeszcze tak na koniec to możemy powiedzieć, że te takie sparingi nasze są coraz bardziej klasowe z roku na rok, bo kiedyś mieliśmy pretensje, czemu na przykład gramy z GKS-em początkowo, czemu gramy z Grychem Wejherowo, ale popatrzmy, teraz gramy z Partizanem Belgrad, z Wiktor Ulem, Lechia, potem jeszcze Chojniczanka, no to są tacy rywale, którzy naprawdę mogą sprawdzić formę, no i przede wszystkim też jakieś odpowiedzi trenerowi Kafarskiemu. Tak, szczególnie, że Wiktor Ul i Partizan to są zespoły, które grają w imiazach Ligi Europejskiej. Także na pewno to jest ciekawe doświadczenie, zresztą Lechia to też nie jest tam pierwszy lepszy zespół z brzegu. Także no, cenne na pewno wskazówki dostanie i myślę, że doświadczenie też dostaną piłkarze. I myślę, że to zaowocuje w przyszłości, a jak to całkowicie będzie, to czas pokaże. Jeszcze jak ty byś ocenił na gorąco, że tak powiem, ten mecz dzisiejszy, bo to dzisiaj... Samą grę? No tak, samą grę. No myślę, że
no, trochę brakowało no, po prostu strzałów na bramkę. To może trochę trywialne to, co teraz powiedziałem, ale no, brakowało po prostu tych strzałów, brakowało akcji. No nie oszukujmy się, no, akcji ofensywnych, akcji zaczepnych, no nie było zbyt dużo z naszej strony tych strzałów na bramkę. To chyba tam Surdykowski miał taką chyba najlepszą okazję w pierwszej połowie, no i w drugiej Robert Mandysz, okej, no ładny dość strzał z dystansu, ale to chyba trzeba powiedzieć sobie szczerze, no musimy jakoś tak bardziej uderzać na bramkę częściej, no to trochę brakowało tych strzałów. No i trzeba sobie też trzeba przyznać, że jednak czy zawodnicy Partizana w sobotę tydzień temu, czy teraz Vitorol, no jednak mieli dużą przewagę i tak Bytowia raczej szykowała się na kontry. No tak, tak można tak powiedzieć, czyli jesteś troszeczkę na razie lekko zawiedziony grą Bytowia. No raczej in minus, no tak samo powiedziałem tydzień temu, że jest dużo do poprawy i chyba ten mecz utwierdzi mnie jeszcze w tym bardziej, wiesz? No tak, no tak, no na pewno to jest do poprawy, zresztą no, zawodnicy też nie wyglądają tak jakby chociażby wyglądali jeszcze w maju no, tego roku, kiedy jeszcze trwała liga, także no teraz to wygląda troszeczkę sobie, ale myślę, że oni się rozkręcą, też myślę, że klub nie poprzestanie na tych kilku transferach i ktoś jeszcze wzmocni zespół, także no, myślę, że jeszcze czas pokaże i zespół się rozwinie. No my miejmy taką nadzieję, no tak jak mówią czy trenerzy, czy piłkarze, to jest jeszcze inny etap przygotowań, także mamy nadzieję, że po prostu będzie coraz lepiej.